Właśnie wróciłem z paczkomatu i odebrałem przesyłkę od Mariusza Szydłowskiego i od chłopaków z Ulfhebner Team Polska. Będę miał możliwość przetestowania urządzenia do pomiaru prędkości wylotowej pocisku, który nazywa się Bullet Seeker. Próbujemy je odpakować. Mamy, kopaliśmy się w końcu. I tak, co my tu mamy? Mamy fajne, designerskie, czarne pudełko z napisem Bullet Seeker. Znajduje się także tutaj ulotka, gdzie są trzy kody QR. Jest to instrukcja obsługi, apka, link do pobrania apki na iOS-a i link do pobrania apki na Androida. Odkładamy, przyda się to nam na pewno. W środku znajduje się woreczek w kamuflażu z czerwoną tasiemką. W środku znajdują się dwa woreczki czarne. Pierwszy, który mi się udało wyjąć, to urządzenie główne, czyli wspomniany już wcześniej Bullet Seeker. Obudowa aluminiowa, bardzo porządna, montaż QD z zabezpieczeniem do zamontowania. Tutaj widzimy coś w rodzaju soczewki takiej akustycznej. W drugim woreczku mamy kabelek USB-C, pewnie do ładowania. I coś jeszcze. I mamy taki mini statywik, który służy do ustawienia tego urządzenia. Coś takiego. Spróbujemy, czy da się to zrobić z tym statywem. Także spróbujemy zamontować Bullet Seeker na karabinie, na szynie Picatinny, która będzie przymocowana po lewej stronie łoża. Nie akurat w tym egzemplarzu, ale w innym. Spróbujemy to zamontować, jeśli oczywiście instrukcja tego urządzenia przewiduje taki montaż. Ale tak myślę, że się tak da zrobić. Wspominał o tym Eduardo Abril de Fuencuberta na Delta Long Range Weekend dwa tygodnie temu. Także na razie do zobaczenia. Zapoznamy się z instrukcją, ściągniemy sobie apki odpowiednie, żeby móc podglądać te prędkości, pojedziemy na strzelnicę i potestujemy to urządzenie. Na pewno wrócimy do Was z informacją, jak to wygląda. Do zestawu dołączona jest ulotka, na której są trzy kody QR. Musicie wybrać odpowiednią dla swojego systemu na swoim telefonie. Zacznie Wam się pobierać aplikacja, tak jak tutaj widać. Logo jest HS pobieranej aplikacji. Jak się ona zainstaluje, będzie już M4, tak jak powinno. To mały błąd, ale chciałbym, żebyście o tym wiedzieli. Na dojeździe do strzelnicy w tylnym lusterku zobaczyłem Jeepa XJ. Wszyscy go już chyba znają z tej historii, którą opisywał Kuba. Teraz możecie go podziwiać na filmie. Na pierwszy ogień idzie 22 boczny zapłon, CZ-457, amunicja SK. Pierwszy strzał. .336 i 3. Strzel jeszcze raz, zobaczymy, czy aż równe ammo. Dlaczego nie chwytasz łusek? 22 jeszcze nie umiem chwytać łusek. Podczas dzisiejszego testu skupiliśmy się na uruchomieniu Bullet Seekera, zainstalowaniu oprogramowania i sprawdzenia go na najmniejszym kalibrze, bez tłumika,
z hamulcem wylotowym. Bullet seeker był zainstalowany po lewej stronie na łożu. Urządzenie spisało się doskonale. Wyniki były wyświetlane na ekranie telefonu ze zwłoką około 5 sekund. Radar nie zgubił ani jednego z oddanych strzałów. Uwaga, 9,3 na 62. Coś dla prawdziwych facetów. Ładowany stąd. Potraktujcie ten film jako wstęp do dalszych testów, gdzie Bullet Seeker dostanie wycisk na naprawdę dużych kalibrach.